Ekonomia behawioralna to jedno z odkryć, które w ciągu ostatnich kilku lat zrobiło zawrotną karierę. O ekonomii behawioralnej mówimy zarówno, kiedy prowadzimy politykę publiczną, jak też kiedy próbujemy wytłumaczyć nieracjonalne, dziwne zachowania, jakimi odznaczają się pracownicy, konsumenci, czy też inne osoby, które funkcjonują w przestrzeni publicznej. To jest program Porozmawiajmy o emeryturze. Ja nazywam się Antoni Kolek i dzisiaj wraz z doktorem Wojciechem Sieczkowskim porozmawiamy na temat ekonomii behawioralnej, ale właśnie w kontekście emerytur, ale też być może szerzej. Panie doktorze, to skąd w ogóle takie założenie, że ekonomia behawioralna jest czymś lepszym od dotychczasowego dorobku ekonomii? Dlaczego ta ekonomia behawioralna zrobiła taką karierę? Jakie są założenia ekonomii behawioralnej właśnie z perspektywy kogoś, kto się nią zajmuje? Czyli takiej osoby jak pan. Dzień dobry panu, dzień dobry państwu. Więc na początek ja może tak odrobinkę stonował to stwierdzenie, że jest lepsza lub niedawna, gdyby się rozwinęła. Otóż gdybyśmy popatrzyli na początki w ogóle nauki ekonomii, tam jest bardzo dużo wzmianek, wspomnień na temat zachowań, które dzisiaj nazwalibyśmy odchyleniem od racjonalności. W pewnym momencie, gdzieś na początku XX wieku, ekonomiści starali się wprowadzić i stworzyć z ekonomii kolejną naukę naturalną, jak fizyka, chemia i biologia. I wtedy również warto wspomnieć o tym, że psychologia wtedy była oparta na psychoanalitycznych modelach Zygmunta Freuda, Karla Gustawa Junga i podobnych. Więc jak gdyby nie do końca była przydatna do budowania modeli. Później stała się rewolucja marginalistyczna gdzieś tam w połowie XX wieku. Później też paradoksalnie niemalże w psychologii zaczęto patrzeć na psychologię różnic indywidualnych i rozbudowano cały warsztat psychometryczny. I wtedy, jak gdyby w latach 70. poprzedniego stulecia, jak gdyby psychologia wróciła na salony ekonomiczne i wtedy prace Daniela Kahnemana i wielu innych, w tym również noblisty Richarda Thalera, jak gdyby odnowiło to takie to drugie wejście ekonomii behawioralnej tak naprawdę jak gdyby luzuje pewne założenia takie stricte ekonomii, powiedzmy, głównego nurtu. Natomiast ja uważam osobiście, że i to też nie tylko ja uważam, ale to jest jak gdyby taki pogląd gdzieś przyjęty właściwie, że to nie jest do końca tak, że jak gdyby ta zwykła ekonomia to jest coś z nią nie tak. To bardziej chodzi o to, że w ekonomii behawioralnej urzeczywistnia się pewne założenia, które skądinąd są bardzo potrzebne, bo oczywiście zjawiska społeczne są na tyle skomplikowane, złożone, że bez jakichś uproszczeń w tych założeniach nic nigdy byśmy nie byli w stanie przewidzieć. Dlatego uważam, że to jest takie urealnienie, tak, tak. Chciałem powiedzieć ulepszenie, ale też ugryzłem się w język, bo tak naprawdę nie chodzi o ulepszenie, tylko urzeczywistnienie założeń. No, mówi się, że nie ma nic lepszego, nic bardziej praktycznego niż dobra teoria, tak? Także ta dobra teoria faktycznie może wyjaśniać wiele zjawisk, które dotychczas były trudne do wyjaśnienia, tak? No, paradygmat ekonomii klasycznej mówiący o tym, tak, że wszyscy jesteśmy z założenia racjonalni, tak? I nasze decyzje są w 100% racjonalne, no gdzieś tam kłóci się z założeniami ekonomii behawioralnej, która mówi, że być może ta racjonalność jest ograniczona, być może jest niepełna, być może jest trochę inaczej rozumiana, tak, z perspektywy tej jednostki. No właśnie, to czy ta ekonomia klasyczna przestała już nam służyć? Czy to będą dwie ekonomie równolegle? Czy być może jedna ekonomia będzie do jakichś jednych zjawisk, inna do tych innych? Więc ja tutaj jestem takim zwolennikiem właśnie tego podejścia, że po pierwsze, ekonomia tego głównego nurtu jest bardzo cały czas przydatna i powinna być uczona, bo to tak swoim studentom też staram się ten przykład krzywej możliwości produkcji używać jako do zilustrowania tego, o czym chcę powiedzieć. I tu chodzi o to, że trzeba jak gdyby mieć w tą świadomość, jak zorganizować produkcję możliwie, zmaksymalizować tą produkcję, prawda? Jednocześnie biorąc poprawkę, że prawdopodobnie jedno z tych założeń się nie sprawdzi i ludzie być może nie będą w pełni idealnie funkcjonować. I w tym przykładzie tej
tej krzywej produkcji, być może będziemy na 95% naszych możliwości, co i tak jest bardzo dobrze. Czyli innymi słowy, i to tutaj odnoszę się do Richarda Thalera, który w książce Quasi Rational Economics mówi właśnie o czymś takim, że jak najbardziej te normatywne nauki należy i to trzeba nauczać, żeby ludzie potrafili budować jak gdyby te modele maksymalizujące, jednocześnie biorąc poprawkę, że prawdopodobnie się nie uda. Czyli taki idealny i rzeczywisty ten... No to też jest jakby specyfika tego modelu idealnego, tak, że jest to pewne odzwierciedlenie modelowe. Modelowe, tak? Nigdy, prawda, nie będzie w 100%, prawda, pokazywało tak, jak to faktycznie wygląda. Tutaj zarówno czy to w naukach społecznych, ekonomicznych, tak, czy jakichkolwiek innych. Tak, zawsze model tak to jest pewien wzorzec, tak, do którego można dążyć. Tak? Natomiast no, też mając świadomość tego, że świat jest trochę bardziej skomplikowany, tak, niż te kilka, czy nawet kilkadziesiąt parametrów, które byśmy w takim modelu użyli. Tak, zawsze, prawda, coś się pojawi takiego, na co nie zwrócimy uwagi. Tak. Być może są to jakieś okoliczności, przyzwyczajenia, zwyczaje, rytuały, coś, co będzie gdzieś tam zakorzenione w kulturze, co jakby spowoduje, że ten model faktycznie się nie zrealizuje, albo że zrealizuje się w iluś przypadkach, ale będzie kilka takich odstępstw, które będą nam zaburzały, czy na ich podstawie powiemy, że no, ten model faktycznie no, nie działa, tak, bo są jakieś różnice, są inne sytuacje, w których ten model się nie sprawdza. No dobrze, to z perspektywy polityki, tak, bo bardzo często mówimy o tym, że ekonomia behawioralna była podstawą do tego, żeby reformować systemy emerytalne, że ekonomia behawioralna jest podstawą do tego, żeby wprowadzać pracownicze plany kapitałowe. Że ekonomia behawioralna jest tym rozwiązaniem, które stoi na tym fundamencie tego, żeby poprawiać to, jak dzisiaj polityka publiczna funkcjonuje. Czy to jest prawda, czy tak naprawdę to jest tylko takie bardzo populistyczne, publicystyczne, takie tylko kierowane do ludzi pokazanie, że tak bazowaliśmy na jakiejś teorii, a to, że się nie sprawdziło, to wina tej teorii, a nie wina tych, którzy wdrażali reformy. Tu chciałbym być znowu ostrożny przed jak gdyby stawianiem tutaj diagnoz. Może odpowiem tak troszeczkę nie do wymijająco, ale nieco obok tego pytania. Mianowicie pierwsze zamysły i pierwsze te przypadki wykorzystania właśnie doświadczeń ekonomii behawioralnej przy systemach emerytalnych bardzo szeroko pojętych, tak naprawdę gdzieś początki prawdopodobnie były w roku, w okolicach 2006 w Stanach Zjednoczonych, w pracowniczych planach kapitałowych, tamtejszych planach 401k pension, od nazwy tam paragrafu, który je reguluje. I chodziło generalnie o to, że jest taka ustawa antydyskryminacyjna i chodziło o to, że w większości przypadków uczestnikami emerytalnych systemów, przepraszam, planów w Stanach byli zamożniejsi biali mężczyźni. I chodziło o to, żeby włączyć również mniejszości hiszpaniczne i wszelkie inne mniejszości. I jak gdyby potrzebny był sposób na to, żeby ich włączyć. I to jedną z tych metod właśnie był automatyczny zapis, gdzie zmiana tego ustawienia domyślnego pozwoliła. I to pozwoliła na to, że ludzie musieli się aktywnie wypisywać, prawda? I zauważono, że coraz mniej się ludzi wypisuje wtedy. Jak gdyby na tej podstawie przeprowadzono szereg badań i właśnie wkomponowano to w ten nurt ekonomii behawioralnej i pierwsze te wykorzystanie tego było w Nowej Zelandii, w okolicach, nie chcę skłamać teraz, 2007 albo 2008 rok, tylko tam na zupełnie jak gdyby podstawie innego systemu. Tam jest emerytura obywatelska i tak naprawdę, znaczy przepraszam, była. I nie było jak gdyby takich zorganizowanych tak zwanych drugich filarów. I wtedy zastosowanie ekonomii behawioralnej, tego ustawienia zapisu automatycznego w KiwiSaverze, który został stworzony, rzeczywiście przyniosło bardzo wysokie rezultaty. Uczestnictwo do tej pory jest w okolicach 80-kilku%. Ale tu właśnie myślę, że chodziło o to, że było to na zupełnie innej przestrzeni, na innej płaszczyźnie, prawda? Następnie, tak trochę przyspieszę, ale generalnie nie sprawdziło się to rozwiązanie we Włoszech, w bardzo skomplikowanym, a jednocześnie bardzo podobnym do polskiego systemie, a sprawdziło się znowu w Zjednoczonym Królestwie Wielkiej Brytanii i Irlandii Północnej. W skrócie po polsku Wielkiej Brytanii. I tam się sprawdziło znowu, ale tam w trakcie reformy, po pierwsze reforma była wdrażana praktycznie dekadę, ponad nawet. A po drugie, pierwsza część tej reformy, Pension Act 2008 rok to regulował, upraszczał system bazowy.
I myślę, że tu jest cały szkopuł. Mianowicie ekonomia behawioralna była zastosowana na takiej pustce emerytalnej, w cudzysłowie, przy jednocześnie bardzo dobrze rozwiniętym rynku kapitałowym, prawda? Czyli była to był fundamentalnie różny system tak naprawdę. Czyli tak naprawdę też możemy powiedzieć, że założenia ekonomii behawioralnej tak też nie zawsze muszą się sprawdzić, no bo też oddziałuje na to ileś innych elementów, tak, czyli to, co jakby chcemy w ramach ekonomii behawioralnej wytworzyć, tak, czy jak zadziałać, tak, jaki mieć wpływ tak na decyzje ludzi, tak też ten wpływ może być właśnie podważony różnymi innymi warunkami, tak, do których no, niekoniecznie byliśmy przygotowani, czy niekoniecznie na co zwróciliśmy uwagę, jak na przykład w Turcji, tak, czy we Włoszech, chociaż w Polsce mieliśmy też taki test z tym związany w 2014 roku, kiedy była dyskusja o OFE, tak? I o tym, prawda, że tym domyślnym mechanizmem było przejście do ZUS-u, czy jakby dalsze środki swoje przekazywać do Zakładu Ubezpieczeń Społecznych na subkonto. Około 2 miliony osób, czyli około 15% uprawnionych, no jednak zdecydowało się wykazać jakąś aktywnością i pozostawić część swoich środków w OFE, tak? Czyli my mieliśmy też w Polsce na żywym organizmie ten test zrobiony ekonomii behawioralnej. No, pytanie tak, czy to wtedy na pewno wiązało się z ekonomią behawioralną, czy po prostu to była decyzja polityczna pozwalająca tak na to, żeby zachować dobrowolność, ale jednocześnie, prawda, żeby jasno wskazać, tak, który z tych wyborów jest lepszy, tak, czy która decyzja powinna być słuszna, tak, z perspektywy ubezpieczonych w systemie. Tak, także ja no, wolałbym się, gdyby nie starać tutaj, nie robić tego komentarza odnośnie motywacji, prawda, ustawodawcy. Pozostawmy to w sferze takiej nie do powiedzenia z mojej strony, jeżeli to możliwe. Natomiast to, co wydaje mi się właśnie i zdecydowanie się z tym zgadzam, że właśnie ekonomia behawioralna lub ten zapis automatyczny jak najbardziej zadziałał. Co więcej, ja wtedy dotarłem do badań przeprowadzonych ankiet przez CBOS i Deutsche Bank. I tam ludzie w trakcie, przed tą zmianą, prawda, między FUS-em a OFE lub ZUS-em i PTE, deklarowali ponad 50%, że oni zostaną, że oni chcą zostać w OFE, prawda? I to tym bardziej, jak gdyby fajnie właśnie wykazało to, że ta ekonomia behawioralna jak najbardziej działa. I ludzie pomimo tych deklaracji, deklarowanych preferencji, nie zrobili nic i zostali przeniesieni, prawda? Natomiast właśnie tutaj chodzi o to, że ekonomia behawioralna, jak gdyby i wachlarz narzędzi behawioralnych jest bardzo szeroki. I tutaj właśnie o to chodzi, że moim zdaniem przynajmniej, że jak gdyby przy tej reformie obecnej, prawda, pracowniczych planów kapitałowych, wydaje mi się, że po prostu jak gdyby ten mechanizm spotkał się z kilkoma innymi czynnikami. Prawda? I jak gdyby sam w sobie nie jest w stanie jak gdyby zadziałać. To nie jest magiczne rozwiązanie, które wystarczy przyłożyć i zadziała. Czyli innymi słowy, to co chcę powiedzieć, to jest coś takiego, że ekonomia behawioralna jako taka, wydaje mi się, że i tak działa, tylko chodzi o to, że jak gdyby nie jest sama w sobie. Jak gdyby, no, trzeba jakby najpierw popatrzeć, co z ekonomii behawioralnej zadziałało, a co nie zadziałało, prawda? I to na tej zasadzie, prawda? Zapis automatyczny na pewno sam sobie nie zadziałał, ponieważ jakieś tam inne czynniki, bo jednak wyniki, które teraz są, no, są w rażącym kontraście do prognoz i do wyników w innych krajach. No, przyznam, że nie budzi to mojego zaskoczenia. Znaczy tutaj widzimy, prawda, w przypadku PPK, tak, że no też spodziewano się dużo wyższej partycypacji, tak, dużo wyższego poziomu zaangażowania uczestników, którzy jednak w tym systemie pozostali. Tutaj z kolei tą opcją domyślną było tak pozostanie w systemie, żeby wypisać się z systemu, trzeba było się wykazać tak dodatkowym działaniem. No i okazywało się tak, że ludzie jednak wykazywali to dodatkowe działanie, tak? Więc ekonomia behawioralna nam nie zadziałała. No właśnie tutaj chcę właśnie to powiedzieć, że zapis automatyczny w tym kontekście okazał się niewystarczający. Lub, bardzo lubię to sformułowanie, pojawiła się siła większa niż inercja.
Część z tej siły to na pewno jest kwestia zaufania, prawda? Profesor Szublicz sformułował to takie stwierdzenie na temat dyskredytacji. To się stało między właśnie w okolicach 2014 roku, dyskredytacji rozwiązań kapitałowych. I to niestety pokutuje, wydaje mi się, że jak gdyby ludzie mają tą obawę przed tym. No tak, kiedyś było OFE, miały być palmy i tak dalej, prawda? I co z tego wyszło? To teraz co? Teraz będzie PPK i teraz będą palmy. PPK gdzieś tam zaczynało się jako że plany emerytalne. No nie są emerytalnymi, jeżeli nie zapewniają wypłat dożywotnich, bo to jest z definicji już plan oszczędnościowy, prawda? Więc w takim razie ludzie zastanawiają się. Zresztą zwróćmy uwagę, w trakcie wdrażania PPK to jest kwestia zarządzania zmianą. W jaki sposób w tym samym czasie była debata na temat przeniesienia pozostałości OFE do IKE Plus, nie IKE, nie IKZE, teraz IKE Plus nagle, prawda, czyli IKE Plus, PPK, a jeszcze dodatkowo w trakcie gdzieś tam 13-14 emerytury, a przy okazji jeszcze debatę na temat wieku emerytalnego. Czyli przeciętny Kowalski, prawda, patrząc na to wszystko, no naprawdę nie wie, co za chwilę się stanie, co mu jeszcze zmienią. Poza tym nie wiem, czy takie oczekiwanie, że okej, po co tak naprawdę mam sam sobie oszczędzać, jeżeli wystarczy, że chwilę poczekam i za chwilę dostanę 14-15, to zostawię sobie to, co miałem zaoszczędzić i jeszcze dostanę dodatkowe. I wydaje mi się, że te wszystkie czynniki, jak gdyby, tam wpłynęły na to, że na ostateczną, jak gdyby, wynik, no moim zdaniem, ja też to przewidywałem, że będzie tak w miarę niski, tego uczestnictwa. Czyli innymi słowy, ta cała taka może dłuższa, tak nieco dygresyjna wypowiedź ma na celu odpowiedzieć w ten sposób, że to niekoniecznie ekonomia behawioralna nie zadziałała, tylko ekonomia behawioralna była niewystarczająca, aby pokonać te wszystkie inne siły i czynniki, które wydaje mi się, że... No my w Instytucie Emerytalnym też doradzaliśmy pracodawcom w samej tej procedurze wyboru instytucji finansowych w ramach funkcjonowania PPK, ale też mieliśmy wiele szkoleń z pracownikami, tak, czyli jakby na tym żywym organizmie, nawet nie na próbie fokusowej, tak, tylko na grupie faktycznych osób, tak, którzy będą stali tak przed tą decyzją, tak, mieliśmy okazję im wytłumaczyć, jak ten system działa, a jednocześnie wysłuchać pytań czy obaw, tak, które zgłaszali. No i faktycznie już wtedy wiedzieliśmy, tak, że tutaj trzeba zejść trochę głębiej, tak, na tym poziomie analizy, nazwijmy sobie analizą ekonomii behawioralnej, tak, jak to ma wyglądać. I no, widzieliśmy tak, że ten autozapis, tak, to nie jest wystarczające rozwiązanie. Także tutaj trzeba byłoby zupełnie innego mechanizmu poszukać, żeby on faktycznie zadziałał, tak, i spowodował dużo wyższy poziom partycypacji. Tych obaw było mnóstwo, tak, to były pytania, począwszy od tego, że przecież mieliśmy kiedyś książeczki mieszkaniowe, potem mieliśmy pieniądze w OFE, tak, a teraz nie mamy ani tego, ani tego, to jaka jest gwarancja, że PPK będą na zawsze, tak? No pytanie, które jakby bardzo mocno, znaczy, bardzo trudno jest na nie odpowiedzieć, tak, w sposób taki, który faktycznie uznamy za bezpieczny, za właściwy, tak, bo to jest bardzo trudne pytanie, tak, no bo faktycznie no, ludzie spotkali się dokładnie z takimi sytuacjami w swoim życiu i wiedzą, jak to wyglądało, tak, mieli środki, tych środków nie ma, to dlaczego teraz ma być inaczej, prawda? Gdzie tu jest ta wiarygodność, gdzie tu jest to bezpieczeństwo, tak, tego systemu. Druga rzecz, no bardzo często padały pytania, tak, czy można na tym stracić, tak, no i teraz też nikt oczywiście nie powie, tak, że no nie można stracić, no bo każdy wie, tak, że jednak istnieje takie prawdopodobieństwo. Tak, oczywiście pewnie z dużo większym prawdopodobieństwem powiemy, że raczej na PPK się zyskuje, tak, bo są wpłaty od pracodawcy, bo instytucja finansowa też coś wygeneruje, bo są dopłaty ze środków publicznych, tak, więc jakby z perspektywy całego modelu PPK, no pewnie więcej argumentów mówi o tym, że będziemy zyskiwali, ale jednak w wielu ludziach tak ta doza niepewności, tak, mówiąc o tym, aha, czyli można jednak stracić, no pokazywała także, to jest argument, który przemawia za tym, także ten system nie jest dobry, tak. Były też postulaty jakiegoś poziomu gwarantowanego, tak, czy jakiegoś poziomu minimalnego, który i tak zawsze zostanie wypłacony, tak żeby ta strata, no bo strata od razu nam się wiąże z tym, że prawda, stracimy wszystko, tak, no więc to też jest element tej ekonomii behawioralnej, także dużo silniej odczuwamy stratę, niż tak, to, że prawda, mamy perspektywę parę procent zysku, tak, i tutaj też wydaje się, że jakby twórcy tego programu PPK, no chyba też ograniczyli się tylko do pewnych elementów właśnie związanych z autozapisem, tak, jako lekarstwem na wszystko, a jakby nie zobaczyli tak, że ta ekonomia behawioralna, ona sięga dużo głębiej, tak, że dużo więcej obaw, dużo więcej lęków, strachów, ryzyka tak jakiegoś właśnie związanego ze stratą, może mocniej wpłynąć tak na tą całkiem dobrą ofertę, jaką są PPK, właśnie z perspektywy tak tego zwykłego Kowalskiego, który słyszy tak te wszystkie komunikaty, o których pan mówi.
No to co teraz z tą ekonomią behawioralną? Czy ekonomia behawioralna ma szansę jakoś poprawiać system emerytalny? Czy my ją możemy gdzieś stosować? Czy są jeszcze jakieś inne narzędzia ekonomii behawioralnej, których na przykład nam dzisiaj brakuje? Tak, jak najbardziej. Jest wachlarz narzędzi. Istnieją artykuły, fajne artykuły, które porządkują, że tak powiem, wiedzę w tym zakresie i istnieje katalog rozwiązań behawioralnych. Ja pozwolę sobie jak gdyby tak nie tyle zaprezentować, czyli może tak zasugerować, że właściwie najbardziej taki potrzebny to jest upraszczanie informacji. Upraszczanie informacji, można by powiedzieć, że to wcale nie jest ekonomia behawioralna. Natomiast jeżeli przyjmie się te lub inaczej, poluzuje się te założenia pełnej racjonalności, prawda, czyli możliwość nieskończona, możliwość komputacyjna przetwarzania informacji, zdobycia tych informacji, a później już nawet jak zdobędziemy informacji, wykonania, czyli te motywacyjne aspekty. Jeżeli to poluzujemy, prawda, to okazuje się, że tak naprawdę najprostszą metodą byłoby uprościć informacje i jednocześnie ujawni się w pewien sposób, prawda? Wydaje mi się, że jednym z takich naprawdę potrzebnych działań byłoby ujednolicenie sposobu przekazywania informacji odnośnie oczekiwanych emerytur, ale nie tylko z PPK, bo w tej chwili oczywiście kalkulator jest całkiem fajny, ale to jest tylko PPK. Trzeba osobny policzyć gdzieś w ZUS-ie, prawda? A później jak już nie daj Boże ktoś ma IKE, IKZE i tak dalej, to musi mieć dodatkowe raporty. Musi mieć 4 raporty, musi chcieć policzyć 4 raporty, ale nie zrobi tego. Czyli gdyby była możliwość w jakiś sposób, tutaj są przykłady, w Szwecji na przykład jest tak zwana pomarańczowa koperta, gdzie jest informacja ogólna, prawda? W Zjednoczonym właśnie Królestwie tam jest bardzo dużo takich fajnych, pojedynczych jak gdyby komunikatów, jest bardzo duży nacisk, jest dostępność raportów. W ogóle w trakcie wprowadzania reformy 10-letniej co roku były dokładne analizy, raporty, wszystkie dane pod tytułem wzrostów. Na przykład ja przy swojej rozprawie doktorskiej mogłem skorzystać z informacji na temat wzrostów uczestnictwa wśród ludzi w wieku 35 lat do 40 o wykształceniu średnim. Prawda? Te wszystkie informacje były dostępne, żeby można było prowadzić analizy i patrzeć, co działa, co nie działa. Innymi słowy, wydaje mi się, że gdyby popatrzeć, usiąść na spokojnie i zacząć nie tyle nawet próbować nauczyć ludzi i edukować ich, no bo to też jest ważne, ale wydaje mi się, żeby przekazywać informacje w sposób jasny, czysty, klarowny i czytelny. I od tego zacząć, czyli jak gdyby powrócić do tego, aby odbudowywać zaufanie. Tylko tu jest kwestia, jak długo będzie to ten proces może działać i czy przypadkiem nie przejdziemy na emeryturę, zanim on się nie skończy. Niemniej, jeśli mógłbym coś zasugerować, to rozpocząłbym od uproszczania i takiego ujawniania informacji i stawiania na prostotę tego przekazu. Paradoksalnie wydaje mi się, że to jest najbardziej potrzebna interwencja właśnie behawioralna. Nie zakładać, że człowiek będzie miał ochotę doktoryzować się z emerytur, żeby być w systemie. No to jest na pewno słuszne podejście, tak mamy świadomość, jak ten system emerytalny jest skonstruowany, jak on jest bardzo skomplikowany, ile różnych rozwiązań w tym systemie funkcjonuje, tak czasami nawet miesiąc, w którym odchodzimy na emeryturę, będzie decydował o tym, w jakiej wysokości otrzymamy świadczenie, czy będzie to przed waloryzacją, po waloryzacji, czy będzie to z waloryzacją kwartalną, jaką waloryzacją kwartalną, w jakiej tablicy trwania życia, tak, no tutaj mamy tak dużo tych elementów, które będą kluczowe, tak, do obliczenia wysokości świadczenia, że na pewno bardzo trudno nam obliczyć świadczenie nawet dla osoby, która za rok ma przejść na emeryturę, a co dopiero, prawda, prognozować tam z jakimś tam wyprzedzeniem. I planować i jeszcze przygotować, bo zwróćmy uwagę, że przygotowanie do emerytury jest niezwykle skomplikowane i jest długim procesem, a jednocześnie można przygotować się tylko raz w życiu. Tylko raz w życiu przygotujemy się do emerytury i w związku z tym wydaje mi się, że zamiast gdzieś szukać jakichś bardzo skomplikowanych rozwiązań, rozpocząłbym po prostu od dobrej, rzetelnej i jasnej informacji. Jednocześnie, na ile to jest możliwe, to ja naprawdę nie chcę tutaj spekulować, ale wydaje mi się, że
też warto było przestać zmieniać ciągle parametry i używać tego do jakichś rozgrywek, prawda, politycznych. Na przykład, no właśnie, no wiek emerytalny. Wydaje mi się, że bez względu na to, jak dużo będziemy oszczędzać, trzeba ten wiek emerytalny jednak wydłużać, bo będziemy żyć dłużej, będzie nas coraz więcej, coraz mniej będzie się rodzić, coraz dłużej będziemy się uczyć. Więc jak gdyby potrzebny jest ten wiek emerytalny i już się umówić i ustalić i zostawić to w spokoju, bo nie da się zmieniać i przygotować swojego planu emerytalnego przy ciągłych niewiadomych tych parametrów, bo w pewnym momencie po prostu, biorąc pod uwagę tak zmienność, taką wielką zmienność systemu, najbardziej racjonalne jest właśnie przestać się przygotowywać, bo i tak nie jestem w stanie przewidzieć tego zamętu. Więc w takim razie, jak gdyby tworząc system, który jest niestabilny, który jest zamieszany, po pierwsze obniżamy tą wartość tego zaufania do tego systemu, a po drugie wydaje mi się, że właśnie jak gdyby dodatkowo go komplikujemy i uniemożliwiamy, a nawet wręcz stwarzamy, że to właśnie nieprzygotowanie się do emerytury jest zachowaniem bardziej emerytalnym. Paradoksalnie, bo to brzmi bardzo paradoksalnie. Wspomniał pan doktor jeszcze o tym braku zaufania do systemu kapitałowego, czy do rynku kapitałowego, może nawet szerzej, tak, jeśli tak byśmy na to popatrzyli. A tutaj ekonomia behawioralna daje nam jakieś rady, coś by nam pomogła, co zrobić, żeby jednak odbudować takie zaufanie do tej części kapitałowej systemu emerytalnego i szerzej do całego rynku kapitałowego w Polsce, bo z tym też mamy realny problem, także mało osób jest aktywnych na tym rynku. Jeśli są aktywne, to wydaje mi się tak, że lokata w banku, tak, to jest właśnie to inwestowanie, tak, czy pomnażanie środków. No ale znowu, tutaj nie widzieliśmy, czy trudno szukać także ostatnie lata, jakiejś konkretnej interwencji państwa właśnie w obszarze ekonomii behawioralnej, co zrobić, no poza PPK oczywiście, tak, co zrobić, żeby ten rynek kapitałowy tak został jednak, by było na nim więcej zaufania takiego właśnie zwykłego, przeciętnego Kowalskiego. Tak, więc ja bym chciał tutaj powiedzieć właśnie, że moim zdaniem ekonomia behawioralna nie jest panaceum na wszelkie bolączki. Rynek kapitałowy w Polsce potrzebuje się rozwijać, prawda? Wydaje mi się, że właśnie wracając trochę do tego uchylania założeń, prawda? Jak gdyby ekonomia behawioralna w pewnym momencie być może gdzieś tam może wspomóc jakieś działania, ale raczej tu chodzi o to, aby ten rynek się rozwijał Zacznijmy od tego, aby ten rynek się rozwijał, a później ewentualnie ekonomię behawioralną można gdzieś tam wykorzystać, żeby gdzieś usprawnić jego działanie. Wydaje mi się jednak, że najpierw należałoby zacząć od tego, aby ten rynek tworzyć i tam wspierać. Na pewno znowu wracam do tego upraszczania informacji, prawda? Cokolwiek by się nie działo, warto, aby uczestniczyć w rynku, prawda? To jest też rola KNF, prawda, lub innych organizacji regulujących rynek. Wymagała po prostu czytelności rozwiązań, prawda? Nie powinno być na rynku jakichś rozwiązań, które są niesamowicie skomplikowane. Tu odnoszę się na przykład do badań zespołu pod kierownictwem profesor Ruteckiej. Tam szereg badaczy przeprowadziło badania na temat możliwości rozumienia tekstu wśród Polaków i wyszło, tak naprawdę upraszczam po prostu, ale ze względu na ograniczenia czasowe, że połowa ludzi nie rozumie tekstów tych ubezpieczeń. Więc teraz tak, jeżeli ci ludzie nie rozumieją, co czytają, to jak oni mogą podejmować racjonalne decyzje, prawda? I teraz tak, oczywiście można powiedzieć, że no to ich edukujmy, ale to jest trochę tak jak jeżeli powiemy, że osoba, że młodzi ludzie rzadziej chorują na choroby serca, to wystarczy odmłodzić ludzi i będą zdrowi. To jest trochę na tej zasadzie, że trzeba przyjąć, że część ludzi nie będzie w stanie bardzo dobrze, doskonale zrozumieć tych tekstów. Więc co to znaczy? Czy ich wykluczyć z rynku? Broń Boże. Wydaje mi się, że po prostu należy takie stworzyć regulacje, aby te produkty na rynku kapitałowym były jasne, czyste, zrozumiałe, czytelne, prawda? I to jest moim zdaniem kluczowe, po prostu, żeby taki punkt wyjściowy to powinno być to, żeby uprościć informacje, przekazywać jasne monity, komunikaty na temat, co się dzieje, co się wydarzy, żeby ludzie mogli właśnie w ten sposób odbudowywać to zaufanie, żeby nie byli zaskoczeni ciągłą zmianą i chaosem i jednocześnie no, nieczytelną informacją.
Bardzo dziękuję. To był program Porozmawiajmy o emeryturze. Moim i Państwa gościem był pan dr Wojciech Sierczkowski, osoba, która zna się na ekonomii behawioralnej, też osoba, która obroniła pracę doktorską z tego zakresu. Stąd też nasze dzisiejsze spotkanie i ta rozmowa, myślę, że bardzo interesująca na tematy dotyczące tego, co tak naprawdę ta ekonomia behawioralna wnosi do naszej polityki i jak ona może wpływać na wysokość naszej emerytury. Ja nazywam się Antoni Kolek. Dziękuję bardzo. Dziękuję Państwu, dziękuję Panu. Thank you.